Po turecku. www.poturecku.pl. Şimdiki zaman, czyli czas teraźniejszy, jor w języku tureckim. Część pierwsza. Zasady i tworzenie. To wideo jest częścią wpisu, który możesz znaleźć na blogu, jak zwykle na www.poturecku.pl. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Şimdiki zaman to po turecku dosłownie czas teraźniejszy. Şimdi. Teraz. Şimdiki. Teraźniejszy. Zaman. Czas. Şimdiki zaman. Czas teraźniejszy. Czas teraźniejszy, şimdiki zaman, używa się głównie w trzech przypadkach. Po pierwsze, kiedy czynność trwa w czasie naszej wypowiedzi. Na przykład. Sen ne yapıyorsun? Kahvaltı hazırlıyorum. Czyli, co robisz? Przygotowuję śniadanie. Druga kategoria sytuacji, w których używamy tego czasu, to kiedy coś jest przedstawione jako fakt lub rzecz niezmienna. Na przykład. Ben çok okuyorum. Czyli dużo czytam. Dodatkowo tego czasu używamy, kiedy mówimy o już ustalonej przyszłości, podobnie jak w języku polskim. Na przykład Yarın işe gidiyorum. Czyli jutro idę do pracy. Czas teraźniejszy, şimdiki zaman, tworzymy poprzez dodanie do tematu czasownika, czyli tej części czasownika bez końcówki mak lub mek, sufiksu czasu teraźniejszego jor i następnie poprzez dodanie sufiksu osobowego. Więcej o czasowniku dowiesz się z wideo, które wyskakuje po prawej górnej części ekranu. Znajdziesz tam też również listę najczęściej używanych czasowników w języku tureckim. Czas na całą odmianę czasownika czytać. Ben okuyorum. Ja czytam. Sen okuyorsun. Ty czytasz. O okuyor. On, ona lub ono czyta. Biz okuyoruz. My czytamy. Siz okuyorsunuz. Wy czytacie. Onlar okuyorlar. Oni lub one czytają. W przypadku, kiedy temat czasownika zakończony jest na spółgłoskę, dodajemy po nim samogłoskę według zasady dużej harmonii samogłoskowej. Jeżeli nie znasz zasady dużej harmonii samogłoskowej, to kliknij w wideo, które wyświetla się na górze ekranu, albo zajrzyj na blog www.poturecku.pl. Czas na odmianę czasownika gelmek, czyli przychodzić. Ben geliyorum. Ja przychodzę. Sen geliyorsun. Ty przychodzisz. O geliyor. On, ona lub ono przychodzi. Biz geliyoruz. My przychodzimy. Siz geliyorsunuz. Wy przychodzicie. Onlar geliyorlar. Oni lub one przychodzą. Czas na zadanie domowe dla ciebie. Odmień przez osoby w czasie teraźniejszym czasownik oturmak, czyli siedzieć, i ujumak, czyli spać. Podziel się z nami swoją pracą domową w komentarzu. Powodzenia!
To już tyle w dzisiejszym wideo. Dziękuję Ci za Twoją obecność. Po więcej, jak zwykle, zapraszam na blog www.poturecku.pl oraz do obserwowania Po Turecku w mediach społecznościowych. Wszystkie niezbędne linki znajdziesz w opisie pod filmem. Do zobaczenia.